wtorek w szpitalu w Plymouth zmarł Polak, który od dłuższego czasu przebywał w stanie śpiączki. O tym, dlaczego nie udało się ostatecznie sprowadzić go do Polski i o nowych faktach związanych z tą sprawą, będziemy rozmawiać z doktorem Filipem Furmanem z Instytutu Ordo Iuris. Dzień dobry. Z redaktorem. Witamy serdecznie. Zanim przejdziemy do rozmowy, to zobaczmy, co na temat o nowych informacjach mówiła siostra Polaka, który zmarł w Wielkiej Brytanii, pani Renata, po tym jak sąd zdecydował o odłączeniu go od wody i pożywienia, ponieważ opublikowała właśnie nowe informacje. Jak podkreśla, otrzymano ze szpitala kuriozalną informację na temat między innymi przyczyn śmierci brata. Posłuchajmy. Zgłosiliśmy tę sprawę do polskiej prokuratury. Wniosek po prostu podejrzenie popełnienia przestępstwa. Poszły pisma i z prokuratury, i od ministra Warchoła do konsulatu, żeby konsulat działał w tej sprawie. I my też wysyłaliśmy pisma do koronera w Wielkiej Brytanii o zabezpieczenie ciała do sekcji zwłok, ponieważ wczoraj nas szpital poinformował, że ciało ma być dzisiaj wydane żonie brata, ponieważ oni nie widzą tutaj powodów do sekcji zwłok, natomiast tutaj przyczyny śmierci, jakie określili, raczej no takie kuriozalne, ponieważ przyczyną śmierci był zawał serca i uszkodzenie mózgu, które no były w listopadzie. Nic nie było o odwodnieniu, o lekach, które przyjmował. Dzisiaj niedawno dostaliśmy maila, że tak, że ciało na razie nie będzie wydane. Oprócz tego oświadczenia pani Renata również informuje na bieżąco we wpisach twitterowych o tej sprawie. No właśnie, przyczyna śmierci zostanie zarejestrowana, jak czytamy, jako odoskrzelowe zapalenie płuc, niedotlenienie mózgu i zawał serca mięśniowego. Stanie się tak mimo tego, że przypomnijmy, Polak został odłączony od aparatury podającej wodę i pożywienie. Rodzina wnioskuje o sekcję zwłok. No pytanie chyba podstawowe, jakich następstw należy spodziewać się w tej sprawie? To zależy tak naprawdę od wyniku, jaki dadzą te zawiadomienia do prokuratury, które były składane przez rodzinę, które również były składane przez nas jako Instytut Ordo Iuris. Tutaj to, co zauważyliśmy przede wszystkim, to co było kuriozalne, to wielokrotne odłączanie przez personel medyczny, odłączanie i podłączanie pacjenta od pożywienia i płynów. Pytanie raczej dosyć oczywiste, no, czy to nie było bezpośrednią przyczyną śmierci, prawda? I jeśli tak, to jak należałoby taki czyn klasyfikować? Czy to nie jest rodzaj zabójstwa, zwłaszcza szczególnie okrutnego? Dlatego wnieśliśmy do prokuratury o wszczęcie postępowania przygotowawczego w tej sprawie w celu ścigania i ewentualnego ukarania sprawców. Tak naprawdę skierowaliśmy wniosek o wyjaśnienie, żeby to wyjaśnienie odbyło się w trybie zagranicznej pomocy prawnej, żeby te nieprawidłowości, również związane z utrudnianiem dostępu do chorego zewnętrznych lekarzy i polskiego konsula, były wyjaśnione, bo te działania same w sobie, już to samo utrudnianie dostępu, stanowiły naruszenie prawa, a być może były wybiegiem służącym ukryciu dużo poważniejszych uchybień. A to odłączanie, tak jak pan mówi wielokrotnie, i podłączanie do pożywienia i wody, czym było spowodowane? Tym, że lekarze jakoś tam reagowali jednak na całe zamieszanie wokół tej sprawy? Nie tylko. Tak naprawdę były spowodowane dynamiczną sytuacją w związku z wyrokami sądu opiekuńczego, potem toczeniem się spraw przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, potem kolejną apelacją do sądu brytyjskiego. Sąd brytyjski po prostu kilkukrotnie przyznawał ten środek zapobiegawczy, nie tyle na czas wyjaśnienia sprawy, bo sąd tę sprawę oddalał, no niemniej jednak dawał kilka dni dalej, tak jakby dając rodzinie możliwość na odwołanie się do organów europejskich, niestety tutaj bezskutecznie. No z drugiej strony to więc lekarze po prostu wykonywali orzeczenia sądu. Lekarze tak naprawdę wnioskowali po prostu o odłączenie pełne. No a sąd tę datę w pewien sposób przedłużał i z tego wynikała ta sytuacja.
Panie doktorze, ci, którzy w jakikolwiek sposób tłumaczą całą tą sytuację, decyzję lekarzy, podkreślają, że to było etyczne i godne odejście ze świata zmarłego Polaka, tylko wciąż się zastanawiam, jak możemy o godności i etyce mówić i dziś rozmawiać, skoro tego mężczyznę po prostu głodzono i zabrano mu to, co wymaga nasze życie. Odłączono go od, przypomnijmy raz jeszcze, pożywienia i wody. No dokładnie, ta sprawa pokazuje taką utylitarystyczną mentalność lekarzy w wielu krajach Europy Zachodniej. Przecież podobne dramaty wynikające z podobnego paradygmatu myślenia medycznego, odmiennego od polskiego, również odmiennego od polskiego myślenia prawnego, to podobne dramaty przeżywali bliscy Alfiego Evansa czy francuskiego pielęgniarza, którego być może jeszcze pamiętamy, Vincenta Lamberta, bo ta sprawa dotyczy generalnie sporu o kształt naszej cywilizacji, dylematów etycznych, które nie zostały dotąd jednoznacznie uregulowane, czy to na poziomie prawa międzynarodowego, czy sformułowane w prawach krajowych. I mamy w wielu państwach Europy taką filozofię mówiącą o tym, że życie ma wartość jedynie, kiedy jest użyteczne. No więc konsekwencją takiego myślenia jest taka wizja dosyć przerażająca eliminacji nie tylko ludzi chorych ze społeczeństwa, ale wszystkich, którzy zakończyli w pewien sposób swoje życie zawodowe. I chociaż no, na prawodawstwo innych krajów, zwłaszcza w takiej krótkiej perspektywie, nie mamy wpływu, no ale musimy stanąć w obronie naszych rodaków, którzy będą się zderzać z taką no, nie europejską, tylko posteuropejską mentalnością. Musimy ich bronić. I dlatego my w Instytucie przygotowaliśmy, w najbliższych dniach przekażemy do Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Spraw Zagranicznych takie memorandum, w którym zwracamy uwagę na wynikającą z Konstytucji tę potrzebę ochrony Polaków za granicą i proponujemy konkretne rozwiązania. W takich sytuacjach, w którym polskim obywatelom grozi eutanazja, zaniechanie terapii, odżywiania, wszelkie inne działania medyków, proponujemy podpisanie umów, co najmniej takich umów bilateralnych z naszymi partnerami z Europy, na mocy których w takiej sytuacji opiekę nad pacjentem po konsultacji z polskim lekarzem i z polskim prawnikiem, jeśli byśmy stwierdzili, że pacjent może w Polsce liczyć na wyższą prawną i zdrowotną ochronę życia. W tym momencie Polska przejmuje odpowiedzialność za pacjenta, w tym odpowiedzialność finansową, do czasu transportu pacjenta do kraju. I takie umowy mogłyby zabezpieczyć dobro naszych rodaków za granicą, jednocześnie no nie ingerując w ten system prawny brytyjski. Tutaj to też byłoby zdjęcie odpowiedzialności z tamtych lekarzy. Ich zadaniem byłoby zapewnienie tej opieki do czasu transportu do Polski. Szkoda, że wobec tego, że takiej umowy wcześniej nie było i nie udało się uratować pana Sławomira, ale tu na koniec pytanie, czy w pana opinii, czy była realna szansa na sprowadzenie pana Sławomira do Polski, na leczenie tutaj, czy jednak strona brytyjska była do końca nieugięta? Wydaje się, że strona brytyjska była do końca nieugięta. No, interwencja bardzo wielu czynników. Tutaj możemy się zastanawiać, czy po prostu czas był odpowiednio szybki, czy wszystko się udało zrobić jak najszybciej. Na pewno i tak większość tych interwencji, jeśli nie wszystkie, udało się podjąć przed śmiercią pana Sławomira. Dlatego wydaje się, że tutaj bardzo szereg działań podjęto, bo to nie tylko działania prawników brytyjskich, nie tylko działania polskiej dyplomacji, polskiego rządu, olbrzymie działania rodziny. Rzadko kto może sobie powiedzieć, że naprawdę tak mocno walczył i zrobił wszystko, żeby bronić swojego bliskiego. Również działania episkopatu. Tutaj arcybiskup Gondecki przecież apelował do swojego odpowiednika w Anglii i Walii. Więc działania polskiego społeczeństwa, petycje podpisane przez, przynajmniej ta petycja wypuszczona przez nas, przez Ordo Iuris, ponad 20 tysięcy osób w ciągu kilku dni tak naprawdę ją podpisało. Więc mobilizacja ze strony Polski była olbrzymia. Niestety w takiej formie, jaką teraz mamy, w formie prawnej, musimy liczyć na tę życzliwość drugiej strony, którą nie zawsze znajdujemy. Panie doktorze, tutaj chyba akurat w tej konkretnej sprawie głównym problemem była też ta niespójność, jeśli chodzi o decyzję rodziny.
No z pewnością jest to czynnik, który zaważył, który był taką wymówką dla sądu, żeby podjąć taką, a nie inną decyzję. Pewnego rodzaju możliwością oparcia się, tak jak sędzia się wyraził, do rekonstrukcji woli pacjenta. Tylko tutaj wciąż no, potrzeba tutaj już nie umów międzynarodowych, tylko odpowiedniej regulacji bioetycznej, rozwoju tej bioetyki regulacyjnej na poziomie krajowym, bowiem w Polsce, ale w całej Europie nie odpowiedzieliśmy sobie wciąż na pytania, kto w takiej sytuacji tak naprawdę powinien decydować, kto jest uprawniony, czy rodzina, a jeśli rodzina, to właśnie w jakim składzie, jak wiele osób z rodziny, jak to powinno być podejmowane, jeśli nie rodzina lub nie sama rodzina, to może z pomocą specjalistów, ilu specjalistów, z jakiego zakresu, jaka może być w tym rola państwa. Oczywiście to są na tyle delikatne kwestie i skomplikowane, że nigdy nie będziemy mogli stworzyć pełnego algorytmu, który by układał te decyzje. No natomiast przynajmniej podstawy takiego drzewka decyzyjnego, mówiąc w cudzysłowie, powinniśmy stworzyć, żeby móc się na czymś oprzeć i żeby te sytuacje, no żeby te sytuacje były po prostu jaśniejsze również dla lekarzy, jak powinni postępować. Będziemy śledzić i obserwować dalsze losy tej inicjatywy Instytutu Ordo Iuris. Dr Filip Furman był naszym gościem. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękujemy, a Państwo oczywiście zostańcie z nami. Za moment zrobi się magicznie, o Teatrze Piasku będziemy rozmawiać.